Dzień dobry. Dzisiaj przy okazji fajnej pogody krótki filmik na temat, jak to moja koleżanka mówi, przenoszonej ciąży u amazonek żółtolicych. A to, co widzicie na ekranie, to ta wuła właśnie w ich wolierze, którą przycinam, bo rozrosła się okrutnie, więc część będę musiała chyba wykopać, bo jak wylecą małe, to będzie mały problem. Więc tak pokrótce, kiedy amazonki niebieskoczelne usiadły na jajach, czekałam, kiedy w końcu usiądzie żółtolica. No i zrobiła to 3 dni po nich. Zniosła pierwsze jajko. No to cieszyłam się, było super. Nie siedziała tak fajnie jak w roku ubiegłym, niestety. Cały czas wylatywała na zewnątrz. Jak tylko usłyszała jakieś rozmowy na zewnątrz, już była w wolierze na zewnątrz, poza budką. Kiedy wchodziłam dawać jedzenie, ona znowu wylatywała i tak po prostu bez przerwy. No i przyszedł czas wylęgu. Jedna para amazonek wszystkie się wykluły, w drugiej również. No, minął czas wylęgu u żółtolicych, a tu się nic nie dzieje. 4 dni po terminie nic się nie dzieje. 5 dzień wylęgło się jedno. Cieszyłam się bardzo, bo myślałam, że nic z tego już nie będzie i w tym roku po prostu no, zostanie tylko para, rodzina się nie powiększy. 3 dni po tym wylęgło się drugie. Zostały 2 jajka, jedno puste, drugie zalężone. 4 dni po wykluciu tego drugiego już miałam wyrzucić to jajko, bo po co miały tam przeszkadzać. I wiecie, jakie było moje zdziwienie, kiedy otwieram tą budkę, podczas kiedy tam samica wyleciała sobie na zewnątrz, patrzę, wylęgło się 3. No i to jest taka odpowiedź na to, czy wyrzucać te jajka, nie wyrzucać i kiedy. Nie wyrzucam, czekam do ostatniego dnia, jak już małe podrosną. Różnie to bywa. Tak jak w tym przypadku, taka niespodzianka. Myślałam, że nic z tego nie będzie, a tu hop, siup i są 3 młode. Oby tylko się wychowały po tej przenoszonej ciąży. A tutaj samczyk pilnuje budki. Pozdrawiam.